Jezu! Co się stało? Jezu! To są ciekawe pedały? Jochenia proteka. Dużo korzeni. A! O, co tu się dzieje, panie? Jestem pionowo. Cały jestem. Trochę front flipa. Patrzcie, kamienie, korzenie i błoto. Siemano, z tej strony Oskar Macuk. Jesteśmy właśnie w Czarnej Górze, ponieważ jestem tutaj trenerem, co prawda dirtu, ale ogólnie bike park jestem tutaj pierwszy raz i muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest kozacko, bo tam na dole jest kilka rzeczy, jest dual, są hopki, są takie zakręty, a jeżeli chodzi o taką trasę ze szczytu, to jeździmy sobie właśnie tutaj taką najdłuższą chyba trasą i najłatwiejszą, nazywa się Milky Way. Trasa jest ogólnie bardzo łatwa, fajna i z Karoliną sobie tutaj jeździmy i ogólnie jest mega spoko, jeżeli chodzi o podstawy i nawet na sztywniakach sobie dają radę chłopaki, ale nie po to przygotowałem dzisiaj ten film, bo trasa Milky Way to będzie dla mnie rozgrzewka, a później jak się rozgrzeję, idę na downhill, ponieważ to jest podobno prawdziwy downhill, więc zobaczcie mój pierwszy zjazd po prawdziwej trasie downhillowej na rowerze zjazdowym. Bardzo, bardzo długim czasie, bo tak naprawdę na zjazdówce nie jeździłem już długo, na takiej stricte downhillowej trasie, a tu jest trasa Pucharu Polski. Tak więc my już dojeżdżamy tutaj na szczyt. Zaraz wsiadam na górę i jedziemy najpierw Milky Way na rozgrzewkę, a potem downhill. Milky Way. Na początku jest ogólnie lajtowo. Nawet mogę sobie podnieść sztyce i sobie jechać na siedząco. Teraz się zaczyna robić fajnie. I tutaj normalnie jeździmy z chłopakami na sztywniakach. Chill bomba. Lecimy. Banda. Siedzenie. Chciałem się zjechać całą na raz, więc muszę jechać w miarę oszczędnie. Z energią. Standardowo jak na tej trasie, za każdym razem jakiegoś fana spotykam, muszę się zatrzymywać, autograf dawać. To na początku było śmieszne, ale potem trochę już utrudnia. Hopka, kamień, hopka. Wow. Było fajnie. Dobra. Wystrzeliłem w kamienie jak ćwir. Dużo fajnych chłopek małych zakrętów. Pryk manuale. Można się naprawdę pobawić fajnie. Nawet jak ktoś nie jest specjalistą w górach, tak jak ja, to fajnie on. Hop. Do bandy. I lewa. I pryk. O. To jest fajna banda. Mieliśmy tu szkolenie. Zakręcania. I lecimy najfajniejszy odcinek z hopkami. Pyk. Pierwsza hopka. I banda, yeah. Mulda. Hoppa. Mulda. Manua. Yeah. Wow. Ole wypadłem, ale wróciłem. Kolejny las, bardzo techniczny, fajny. Dużo zakrętów. Ogólnie nie jedzie się super szybko, ale jest mega ciasno, naprawdę, jak hardkorowo. Patrzcie, pyk, w ogóle to są takie kozackie zakręty. Obrotowe. Fajny, taki styl trochę, jak z Jankiem jeździłem enduro. Też było tak ciasno, tylko że to jest bike park, więc jest jakby zupełnie inaczej. Nie zmienia to faktu, że mi się mega podoba. Kręcik, pyk, manu. Jo, hopa, juzu. O, to było namarskie. Mam nadzieję, że wszyscy freeridowcy prawilni napiszą mi komentarze, jaka to słaba jazda. To jest super, przejazd między drzewami. Pyk, step up, wow. Pyk, zakręt, step down, step up. Mostek, rozpędowy przejazd, hopa w dół, przelotówka, hopa, hopa i koniec. No więc ja teraz zjeżdżam, jadę zmienić rower na bardziej zjazdowy i lecę na dół. Zjechałem sobie Milky Way, jak widzieliście jest całkiem lajtowy, fajny na rozgrzewkę. Spotkałem po drodze Sebę, który właśnie wyszedł ze szpitala. A dlaczego Seba był w szpitalu? 3, 2, 1, go! Jezu, gościu, co ty zrobiłeś? Co się stało, Jezu? Tu jest linia, z której Seba wyskoczył. Prosto na moją głowę. Generalnie ciężko mi się chodzi, bo gdzieś tu walnąłem, ale to było tak, że jechałem, skoczyłem sobie z muldy na muldę i później no nie zorientowałem się, że jest zakręt i myślałem, mówię takie, albo zacznę hamować i Oskar był lekko z tyłu, więc wtedy przejechałbym przez niego i w niego wpadł,
Mówię, albo wyskoczę i wkleję się w to. Ale nie wyszło mi to wklejenie się w to. Ale jakby najważniejsze jest to, że Seba żyje, tak. Ale o ile ja kiedyś jeździłem w downhillu, to Seba nie jeździł nigdy w downhillu. Jestem kontuzjowany, nie mogę się za bardzo napinać tu mięśni, bo mnie wtedy zgina w pół. No i ogólnie jest spoko. I jeszcze na endurówce. Tak, na endurówce i jeszcze mamy taki challenge, że nie sprawdzaliśmy nawet jak wygląda ta trasa i postaramy się pojechać najszybciej jak się tylko da. Więc zobaczymy co się uda zrobić. Fajnie. I widzimy się już na starcie Dehaluxa. Spotkaliśmy na trasie tą. Instagramerkę zawodową, downhillową. Pozdrówka i lecimy. Tu na samym szczycie dojeżdżamy do trasy. Jak się czujesz, Seba? Strasznie. Pokaż swój rower, który się nadaje bardzo do downhillu. Fluid to jest. Ale masz sztycę podnoszoną, więc fajnie. Za mostkiem w lewo, Seba. Woo! Fajnie. Ja! Żyjesz? Dobra, Seba jeszcze musiałem sprawdzić. O! Jest fajnie! Iha! Jezu. Wow. Jak pierwsze wrażenia po pierwszych minutach? Wiem dlaczego. Downhillowcy najpierw objeżdżają trasę, przechodzą i patrzą linię. Ale hajo to co? Myślałem, przed chwilą zatrzymałem się, bo myślałem, że jest drop. Nie wiedziałem, czy się go da zjechać, czy to ja tak wolno i... To zwykłe pedały? I ochraniacze proteka. Uja, powiem wam, że to jest naprawdę misja. Tu korzenie. Tu taka dziwna banda. Kolejna, o! Progi. 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 Proga do bandy. Dużo korzeni, aaa! Bardzo dużo korzeni, nie wiem gdzie. Wow, 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 wow. Uważaj, bo strowo! Kurde, to na downhillu aż tak nogi spadają? No. Zobaczyłem, że mam takie pedały. No i przechodzenie trasy mega pomaga. Dlatego my tego nie robimy. Żeby nie było za łatwo. I go. Ole, tora! Juzu! Żar przy tym to było masło! O, tu jest pożar. Juhu! I ogie. Zgubiliśmy się. No dawaj. Dobra, lecimy. Uhu. Popróg na korzeniu, Jezu, jeszcze. I uważaj, tu jest hardcore. Jezu! Ale ogień, drop. Dobra, banda. Wydaje się lightowy hardcore. Downhill, downhill. Ja sobie lecę. Cały czas czuję, że mam tu chęcę. Progi. Tu fajne bandy. Ale muszę się zatrzymać, bo mi zaraz odpadną ręce. Ale trochę lepiej się jeździ jednak z dobrymi hamulcami. Pieczarka w gaźniku. O, kolejny murek. Banda. Kranie. O, ale schody. Pyk, pyk, pyk. Hopa. Oj, chyba nie leciałem. Hopa na korzenie, super. Tu jest, czekajcie, bo nie wiem co tu jest. A, to jest hopa, ale da się zjechać. Jak twoje wrażenia? No, było ten trochę szybko, trochę kamieniście. Trochę... Cały czas dobijałem dampę. Ale z drugiej strony trasa taka, że jak ktoś już jeździł, nie jest taka, że są jakieś elementy, że nie da się tego jakby objechać, no. Czy coś takiego, że ogólnie nie można powiedzieć, że jest bezpieczna, ale jakby nie ma niczego, co byłoby zaskakujące, że jak ktoś już ją przejedzie kilka razy i się wczuje, to jest bardzo no. Spoko. No okazuje się, że dampę od pracy się wygrzał. Więc teraz jedziemy sobie jeszcze raz tą trasę i postaramy się już pojeździć tak możliwie szybko, jak najbardziej na raz, no zobaczymy ile będziemy mieli przerw. Na szczycie nastąpiła szybka zmiana planów, bo spotkaliśmy Sławkę Łukasika, czyli mistrza mistrzów i on powiedział, że jest jeszcze trudniejsza trasa, która się nazywa Torpeda i powiedział, że o ile na Dehaluxie jest wymagająco, to tam na pewno jest dużo, dużo ciekawiej, więc zdecydowaliśmy z Sebą, że to jest nasz czas i lecimy najtrudniejszą trasę, jaka tutaj jest. Ale tu jest, zaczyna się już hardkorowo, tyle mogę powiedzieć, no. Ja, ja. Hopa, nie wiem gdzie jest hopa, Jezu! Pyk, lewa, prawa, drop. O, co tu się dzieje, panie? Co za w ogóle pionowo? Nie wiem, czy wy widzicie. Ja jestem pionowo. Tu jest. Tu jest pionowo, to jest 90 stopni w dół. No mówię, staję na rower, tu jest 90 stopni w dół. Prawie nikt tu chyba nie jeździ, bo nie ma śladu. Przejeżdżam w ogóle. Tu, wszędzie dropy. Nawet nie wiadomo, kiedy to jest drop, a kiedy jest po prostu. O, i luźne kamienie. To jest to. Jecha! Aj! Czekaj! Bo tu jest drop w dół. Wybijając się z dropa w dół, to jest w ogóle jakiś kosmos. Jedziecie, patrzcie, pionowo w dół i macie dropa, który jest wybiciem jeszcze w dół przechylony. Pewno będą się śmiać z nas downhillowcy, ale
no naprawdę jest to dla mnie wymagające. Hopa, dobra, to nie dla mnie jeszcze, nie w tym życiu. O, jeszcze błoto, jakby mało tego było. Aj, dobra, czekaj, cały jestem, trochę front flipa. Spatrzcie, kamienie, korzenie i błoto, to jest wszędzie takie błoto, że się po prostu but ślizga. Błoto jest najgorsze, to driftem leciałem. Chyba jestem cały. Mam ogólnie dziurę w łokciu, ale to wam pokażę na dole trasy. Chwilowo jest mi ciężko. Ja! Co tu się wydarzyło? Nie wiem, jak tu się wybiera linię. Tu nie można hamować, to jest najgorsze, bo jak się zatrzymasz, to wylatujesz na pysk. Decha lux przy tym to było easy. Zatrzymywanie się na środku trasy graniczy z cudem, ponieważ jest pionowo, ale zatrzymywanie się wcale nie jest łatwiejsze, bo cały czas się hamuje. Ogólnie wszędzie jest pionowo, dobra. Spróbuję, do mocno na pedałach, dobra. Stabilnie, lecimy. O, fajny próg, czekaj. Tu sobie objedziemy. O, jest nasz mistrz, kto nam polecił trasę. Ogólnie jest spoko, tylko tak... Oj, ale mówię, nie ułatwiałem plastikowy pedał. No tak. Nie, zdecydowanie. Mogę polecić tego pana, link w opisie do jego kanału, bo on też jest Jupiterem. O, dziękuję. Chłopak jest szybki. Tak jak on. Lajtowo, tak jak mówił. Dobry rozpęd na hopę. Lewo, prawo, lewo, podjazd. Nowe bandy. Wow. Hopa donikąd. Tak. Yeah. Wow. Dobra. O. Ale szybko. No łatwiej nie było, ale to zakręty sztos. Nie, to nie jest dehalux. A może jest? Tak, jest. Ogień w szopie! Bujek w zamrażarce! Jeszcze lecimy sobie Top Gana, bo jest tutaj na końcu pod wyciągiem, więc lecimy. Ogień! Ale na zjazdówce to jest w ogóle coś innego. Pyk. Lepiej niż na sztywnym. I Manu. Przeżyliśmy. Trochę jest strat, ale przeżyliśmy.